Pana naszego. Amen. Usiądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń dzisiejszej niedzieli. Po mszy świętej zapraszamy dzieci do stopni ołtarza po błogosławieństwo. Liturgiczno-pody tygodnia, wtorek, 13 września, wspomnienie świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Będziemy przeżywać kolejny dzień fatimski. Nie będzie mszy świętej o 17:00, o 17:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, później modlitwa różańcowa, później nabożeństwo do Matki Bożej i o 19:00 msza święta. Zachęcamy wszystkich, moi drodzy, do udziału. Świat potrzebuje teraz szczególnie modlitwy i pokuty. We wtorek więc zaczynamy od 5:30. Starajmy się wybrać jakąś godzinę. Najważniejszą jest liturgia o 19:00, ale starajmy się, aby po prostu wziąć udział w tym dniu, w tych nabożeństwach. W środę święto podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszy świętej będzie można także ucałować relikwie Krzyża Świętego, które mamy. I po mszy świętej zapraszamy także na spotkanie członków Akcji Katolickiej. W czwartek wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Na 16:00 zapraszamy do salki grupę dzieci Maryi. W piątek wspomnienie świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa. Po mszy świętej także zapraszamy na spotkanie chętną młodzież, na spotkanie w salce po mszy świętej. W sobotę chcemy zorganizować pielgrzymkę do Kalwarii. Przyjmujemy jeszcze zapisy. Wyjazd byłby o 7:30. Moi drodzy, jest to pielgrzymka rodzin. Zachęcam bardzo serdecznie, kto może, aby się wpisać, jechać. Na razie mamy 21 osób, miejsc jest 40. A warto, moi drodzy, do Kalwarii się wybrać. Opłata jest także minimalna, ponieważ tam dopłacamy do tego, jest w wysokości 30 zł. Ale gdyby ktoś nie miał, a chciał pojechać, niech się wpisze spokojnie, moi drodzy. Chodzi o to, aby pojechał autobus pełny, a nie żeby były po prostu wolne miejsca. Dlatego jeszcze raz proszę i zachęcam. Jest możliwość wyjazdu, nawet jak ktoś nie ma pieniądza, niech się wpisze. Chodzi o to, aby pojechać, aby się pomodlić. Modlimy się w intencji rodzin. To jest taka grupa dzisiaj, za którą trzeba się bardzo modlić, moi drodzy, aby te rodziny były trwałe, wierne Panu Bogu, wierne wartościom. Dlatego jeszcze raz mówię, jest możliwość, jest szansa, oby nam się chciało chcieć. Zapraszam, moi drodzy. Także w sobotę na godzinę 16:00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i w sposób szczególny zapraszamy tych, którzy dokonali duchowej adopcji dziecka poczętego. Chodzi o to, aby też spotkać się tutaj wspólnie na modlitwie, pomodlić się, aby umocnić się w tym trwaniu, w modlitwie za dziecko, które wspieramy naszą modlitwą. W środę, piątek, sobotę przypadają kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież, wychowawców, których otaczamy szczególną modlitwą z racji rozpoczętego niedawnego roku szkolnego. Ksiądz Maciej zaprasza chętnych chłopców, dziewczynki do służby liturgicznej. Pierwsze spotkanie byłoby w poniedziałek po mszy świętej. Prosimy rodziców, dziadków, by zachęcić, zmobilizować swoje dziecko. Jest to pewien obowiązek, ale moi drodzy, jest to w jakimś sensie także i wyróżnienie dla tego chłopczyka czy dziewczynki, ale także i wyróżnienie dla konkretnej rodziny. Bo zasadniczo jest tak, że ci chłopcy czy dziewczęta, którzy się tu, powiedzmy, organizują w tej grupie i uczestniczą w liturgii, są z rodzin głęboko religijnych, katolickich, chrześcijańskich. Moi drodzy, zachęcam zachęcić, bo to też bardzo pozytywnie wpływa na rozwój duchowy naszej rodziny. Wiem, jak moja siostra, kiedy jej syn był dzieckiem i został ministrantem, mówi, wtedy zmienił się nasz harmonogram dnia. W niedzielę chodziliśmy wtedy, kiedy miał służbę, zawsze to było rano. To nam bardzo duchowo pomogło. Myślę, moi drodzy, że pomoże każdej rodzinie. Tylko to wymaga także wysiłku i odpowiedzialności ze strony rodziców i opiekunów. Dzisiaj popatrzcie, bardzo mocno bierzemy i akcentujemy te sprawy intelektualne i bardzo dobrze. Języki, tańce, jazdy i tak dalej. Bardzo ważna sprawa i trzeba tego pilnować. Ale trzeba też pilnować strony duchowej waszych dzieci, bo czasy trudne. A kto wie, czy nie będą jeszcze trudniejsze. I jeżeli nie będą miały trwałych podstaw wiary, to moi drodzy, przyszłość może być bardzo ciężka. Dlatego zachęcam i proszę, inspirujmy dzieci i młodzież do dobrych rzeczy, a taką na pewno jest służba przy ołtarzu.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będzie można złożyć ofiarę na diecezjalne radio Anioł Beskidu. Wspólnota Magis zaprasza młodzież na wspólne świętowanie Dnia Młodych z racji wspomnienia świętego Stanisława Kostki. Wydarzenie odbędzie się 23 września w parafii świętego Andrzeja Boboli w Czechowicach. W programie jest m.in. msza święta, a później spotkanie integracyjne. Zapraszam. Znaleziono także pewną sumę pieniędzy na przystanku w Międzyrzeczu. Są do odebrania. Jeżeli ktoś stracił, niech podejdzie do zakrystii, a wtedy powiemy, jak te pieniądze można po prostu odzyskać. Sołtys Międzyrzecza Dolnego ogłasza, że rata podatku będzie pobierana w dniach 14 września od 11 do 13, 15 września od 16 do 18 w Sołtysówce Międzyrzecze Dolne. Zachęcamy wszystkich do czytania prasy katolickiej, między innymi Gościa Niedzielnego, jest tam jeszcze parę egzemplarzy. Jest taki dodatek, na który warto zwrócić uwagę. Dzieci w wirtualnej sieci. Wiemy, że dzisiaj nasze dzieci, wszyscy jesteśmy w tym świecie, powiedzmy, cyfrowym. Laptopy, komórki i wszystko inne, moi drodzy. Widzimy, jak bardzo niekiedy zniewolone są przez to dzieci. Coś, co jest dobre, ale jeżeli jest źle przez człowieka wykorzystywane, a w przypadku rodzica niekontrolowane, czym zajmuje się dziecko, to coś, co jest dobre, może się obrócić przeciwko człowiekowi i jego rozwojowi. Ta broszurka jest taką pomocą. Warto, moi drodzy, zerknąć do tego, bo jak powiedzieliśmy, nie negujemy tego, bo są to dobre rzeczy, tylko jak to w życiu bywa. Wszystko musi być w odpowiednich proporcjach, w odpowiednim, powiedzmy, stopniu wykorzystywane. Z jednej strony bardzo dobre, a z drugiej strony bardzo niebezpieczne, kiedy są bez kontroli, bez nadzoru po prostu rodziców. U nas rektor w seminarium mówił już do starszych facetów, którzy przygotowywali się do kapłaństwa, i to chcę powiedzieć też rodzicom. Zawsze mówił tak, panowie, dobra wola plus kontrola. I tak samo powinno być w naszych domach, że troszczymy się o dzieci, pilnujemy, żeby właśnie to, co jest dobre, aby to nie obróciło się przeciwko człowiekowi. Przeżywajmy więc pięknie ten dzień. Jest dużo wydarzeń, nabożeństwo fatimskie, pielgrzymka do Kalwarii. Jest wiele możliwości. Musi nam się chcieć. Niech kapłan nam pobłogosławi, abyśmy to chcenie w sobie odbudowali. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.